Prawdopodobnie kojarzycie scenę z tego filmu. Ta scena pochodzi z filmu Avatar, najbardziej dochodowego filmu na całym świecie. Twórcy tego filmu podczas jego tworzenia inspirowali się miejscem, które istnieje w prawdziwym świecie, znanym jako Jiangjiajie, do którego dzisiaj chciałbym Cię zabrać. Czy to miejsce wygląda tak samo jak z filmu Avatar? Dołącz do mnie w tej trzydniowej podróży i wspólnie odkryjmy, jakie widoki kryje to przepiękne miejsce. Podróżowanie do Chin może być problematyczne, zwłaszcza gdy nie znacie języka albo ilość informacji dotycząca miejsca, do którego chcecie jechać, jest ograniczona. Lecz mam dla Was rozwiązanie. Specjalnie dla Was postanowiłem napisać cały plan swojej podróży wraz z cennymi wskazówkami oraz niezbędnymi radami, które przydadzą się podczas Waszej podróży do Jiangjiajie. Wystarczy tylko wejść w link poniżej filmu, zarejestrować się, a cały Wasz plan, oczywiście za darmo, będzie dla Was. Wracamy do filmu. Witam wszystkich świrów! I nie tylko świrów, bo na tym kanale są też normalne osoby. Tak. Mówię o was. Niestety moja przygoda uniwersytecka właśnie dobiega końca, ponieważ wczoraj opuściłem swój uniwersytet akademik. Nagrałem też film o tym, bardzo jest fajny, więc zachęcam do oglądnięcia, nie żeby coś, ale... Zapraszam oczywiście. Oficjalnie jestem bezdomny. A dzisiaj, proszę Państwa, znajdujemy się w Jiangjiajie. Aktualnie czekam, aż mój dron się zaktualizuje. Muszę się jeszcze spakować i idziemy w góry, więc... Let's go! Swoją podróż w Jiangjiajie rozpocząłem od transportu z dworca głównego do północnej części miasta, gdzie znajduje się mój hotel. To tutaj mieści się główny park narodowy z słynnymi górami. Przez następne dwa dni będę spinać się po górach, a ostatniego dnia wrócę do centrum, gdzie znajduje się magiczna brama niebios. Okej, przed wejściem na góry trzeba było zjeść pierwszy posiłek. Zamówiłem smażony ryż i byłem gotów, aby wziąć taksówkę i dojechać do głównej bramy. No to zaczynamy podróż. Poznałem nowych kolegów z Australii, ponieważ nie umieli języka chińskiego i nie wiedzieli, jak się poruszać, więc stwierdziłem, że hej, dołączcie do mnie i pójdziemy razem na tripa. No to idziemy! Plan na wspinaczkę jest następujący. Pierwszego dnia biorę autobus, który zawiezie mnie na początek trasy, skąd rozpocznę swoją wspinaczkę. Następnie będę się kierował w górę, aby finalnie dotrzeć do kolejki górskiej, która zabierze mnie w dół. I tak z nowo poznanymi kolegami zacząłem swoją podróż. Ci, którzy podróżowali po Chinach, wiedzą, że wspinaczka po popularnych górach to tak naprawdę wspinaczka po schodach. Wspinanie po schodach zaczęło się niewinnie, więc czasem uświadomiliśmy sobie, na co tak naprawdę się zapisaliśmy. 3 godziny ciągłego wchodzenia po stromych schodach w górę naprawdę dało znać w moich nogach. Lecz widok, który zobaczyliśmy na samej górze, totalnie odebrał mi mowę. Gdy wspięliśmy się wyżej, widoki gór naprawdę zaczęły przypominać te, które znajdują się w filmie. Uważam, że widok, dla którego włożyliśmy tak dużo wysiłku, finalnie wyglądał 5 razy piękniej. Patrzcie na ten widok! Nice! Po przerwie na zdjęcia postanowiliśmy ruszyć dalej. Naszym następnym celem była znajdująca się niedaleko świątynia, z której następnie weźmiemy autobus, aby dojechać do kolejki górskiej i wrócić do miejsca, skąd wyruszyliśmy. Ludzie, w końcu! Dotarliśmy do cywilizacji. Nice. Wraz ze zbliżaniem się ku celowi podróży zaczęli też się pojawiać chińscy turyści. A w tak popularnych lokalizacjach jak Jiangjiajie, uwierzcie mi, jest ich mega dużo. A więc wspięliśmy się na samą górę z tego całego parku. Nie zgadniecie, co jest na samej górze. Ta-da! Boże, to takie chińskie. Postawić KFC albo McDonalda na każdym miejscu, oh yeah! Zaczęliśmy tutaj, szliśmy tutaj górą i dotarliśmy do tego miejsca i to nam zajęło około 3 godziny, 4 godziny. Worth it, jak najbardziej worth it. Jakbym tylko przyjechał kolejką, wyjechał kolejką na samą górę, to
widok na pewno ten nie był aż taki wynagradzający. Po dotarciu na sam szczyt góry byliśmy już naprawdę zmęczeni, więc to był idealny czas, aby zmierzać w kierunku kolejki górskiej. I'm gonna grab a bite to eat, so... It was fun. Yeah. Thank you so much. Okay. It was good. Like, good luck on your trip, and you, like... You as well. Yeah, okay. Yeah. You can see my Instagram story. Yeah, definitely. You can find my Instagram. Yeah. See you guys. Yeah. I tak się właśnie ludzi poznaje na tripie. Ktoś do ciebie podbija, ty podbijasz do kogoś. Ktoś sobie nie może poradzić, komuś pomagasz. I co? Jedziecie. Witam w kolejnym przepięknym dniu, w tym przepięknym miejscu, jakim jest Zhangjiajie. Dzisiaj unikamy grup turystów, chińskich turystów, których jest bardzo dużo. Po wyczerpującym pierwszym dniu zwiedzania postanowiłem zaplanować pogodniejszą trasę na kolejny dzień trekkingu. Przeglądając internetowe poradniki, trafiłem na idealną propozycję. Spokojny szlak prowadzący wzdłuż rzeki po płaskim terenie. Idealnie na sam początek. Następnie, nieplanowanie, o czym dowiecie się później, skręciłem w prawo, by rozpocząć wcześniej trasę w górę, a następnie wziąłem niespodziewany zakręt lewo, który doprowadził mnie do naprawdę zachwycającego miejsca. Finalnie wsiądę do autobusu, którym dojadę do słynnej windy widokowej, a ta sprowadzi mnie w dół doliny. Brzmi idealnie. Okej, no to ruszamy. Właśnie zobaczyłem, że metodą odstraszania małp w tym parku jest strzelanie do nich z procy. To jest taki, widzę, że to jest taki konflikt pomiędzy turystami oraz osobą, która właśnie odstrasza te małpy, ponieważ turyści chcą jak najwięcej zobaczyć małp, dają im jedzenie, żeby przychodziły. A zaraz ten gościu przychodzi z procą i odstrasza te małpy, więc zapała praca trochę taka. Tak jak przeczuwałem, początkowa trasa była naprawdę bardzo przyjemna, a otaczająca natura robiła naprawdę ogromne wrażenie. W końcu udało mi się uciec od chińskich tłumów. Naprawdę po roku życia w tym kraju, jak już widzę wielkie tłumy chińskie, to od razu uciekam. Aktualnie kręciłem w kierunku Yuanjiajie. Mój pierwotny plan wyglądał na takiej zasadzie, że będę szedł ścieżką do Golden Stone Village i tam zjadę kolejką górską. Niemniej jednak znalazłem w sumie tą ścieżkę, na której nie było nikogo, co mnie od razu ucieszyło. I skręciłem i na razie zapowiada się ciekawie. Zobaczymy w sumie jak ten trek. W sumie cały czas szedłem na płaskim terenie, więc już trochę byłem znudzony, więc pora zacząć się wspinać, co też mnie jara. Let's go! Zauważyłem ciekawą zależność, że na tych ścieżkach, na których trzeba się wspinać schodami w górę, praktycznie nie ma żadnych Chińczyków. Idę tą ścieżką już chyba jakieś pół godziny. Spotkałem już 6 obcokrajowców, żadnego Chińczyka. I to w sumie pokazuje, że Chińczycy są mega wygodnym narodem, cenią sobie wygodę. Idąc tą ścieżką, nie wiedziałem, gdzie dokładnie wyląduję, lecz moje przeczucie mi podpowiadało, że niedługo zobaczę coś pięknego. I tak też się stało. Znalazłem pole. W sumie dotarłem już na samą górę.
i mam tu wiele do roboty. Po prostu dzisiaj jest mega ładny widoczek na te górki, więc w sumie najcięższa część już jest za mną. Będę sobie teraz szedł na autobus i wracał w kierunku chyba tej windy. Tak się wydaje najbardziej optymalnie. I potem do hotelu z powrotem. Okej, zaczynam słyszeć odgłosy ludzi, co mnie zaczyna to niepokoić. Ale no idę też w kierunku przystanku autobusowego, więc chyba docieram do jakiegoś popularnego miejsca. Jeszcze nie wiem w sumie gdzie się znajduje, nawet nie patrzyłem na mapę. Zobaczmy. Zmęczony już otaczającymi mnie turystami, stwierdziłem, że pora na powrót i zakończenie tego pełnego wrażeń dnia. To mój trzeci i zarazem ostatni dzień w Zhangjiajie. Dziś wybrałem się w kierunku słynnej Bramy Niebios. Samego rana kupiłem bilety i wsiadłem do autobusu jednącego pod początek kolei górskiej. Byłem gotów rozpocząć swoją podróż. Tarliśmy! Właśnie zabieramy się do kolejki. Lecimy na górę. Początek wyprawy zaczyna się od zajęcia miejsca w gondoli, która zabierze was na górę. Gondola ta rzekomo jest najdłuższą kolejką linową na świecie. Podczas przejazdu, jak i na samej górze, pierwsze co ujrzycie to wijącą się drogę znaną jako Tongtian. Jest to droga, która ma dokładnie 99 zakrętów. Liczba 9 tutaj nie jest przypadkowa i ma duże znaczenie w chińskiej numerologii. O czym opowiem później. Idąc drogą dalej, dotrzecie do gwoździa programu. Słynnej Bramy Niebios. Jeżeli chodzi o Chiny, to właśnie takie widoki właśnie. Ja pierdzielę, niesamowite to jest. Normalnie kopara opada. To jest nie do opisania, jakie to jest piękne, no. W ogóle fun fact, te schody tutaj, wejście do tej Bramy Niebios, ma dokładnie 999 schodów. Nie wierzę, ale policzę. Sprawdźmy to. Schodów ma głębokie znaczenie symboliczne w kulturze chińskiej. Cyfra 9 zajmuje szczególne miejsce w chińskiej numerologii, reprezentując doskonałość i wysoki poziom ludzkiego rozwoju. 500 schodek. Ślimy dalej. Po dwóch dniach ciągłego chodzenia po schodach, te 999 schodów było dla mnie jak rozszerzka. Po udanym wejściu do bramy pozostało tylko wspiąć się na podniebne tarasy. Tak zwany teren płaski znajdując się na szczycie Bramy Niebios. Lecz ku mojemu zaskoczeniu, sposób dostania się tam jest trochę kuriozalny. To miejsce naprawdę nie przestaje mnie zaskakiwać. Aby wyjechać na czubek góry, trzeba wjechać schodami ruchomymi. To jest po prostu dla mnie... Tylko Chińczycy to mogli to zrobić, naprawdę. Nie mam w głowie innego narodu, który po prostu mógł wpaść na taki pomysł, żeby wywiercić tunel w górze i powstawić tam schody ruchome. Nie są to zwykłe schody ruchome. To imponująca konstrukcja o długości 879 metrów. Czwarte takie schody. Nie wiem ile one mają, chyba 100 metrów długości. Nawet nie więcej, naprawdę. Ja nie wiem, kto to zbudował, ale... W 15 minutach jazdy w końcu dotarłem na górę. Nie wiem jak wy, ale ja mam trochę lęk wysokości. Dopiero uświadomiłem sobie o nim, gdy jestem bardzo wysoko. Wchodzenie po górach spoko, fajnie. Ale kurde, dopiero jak jestem na górze, to mam takie fuck, trzeba uważać. W tym miejscu też znajduje się szklany chodnik, na który musiałem wejść pomimo swojego lęku wysokości. Idziemy na schody. Na schody. Na kładkę.
Dobra. Nie wiem, jak się będę czuł tam, ale okej. Oh my god. Nie. Fuck. Nie wiem, jak mam się czuć. Trochę idę, trochę nie. Jestem w bezpiecznej strefie. Dobra, idziemy dalej. Kurde, trochę nogi z galarety. Resztę czasu spędzonego tutaj poświęciłem na swobodne chodzenie po terenie. Niestety byłem ograniczony czasowo, więc starałem się zwiedzać jak najszybciej. Lecz gdy niespodziewanie znalazłem tą wieżę, pozostałem tam przez resztę swojego czasu. Widoki stamtąd były przepiękne. Jest urocza. Moja przygoda w Zhangjiajie właśnie się zakończyła. Zhangjiajie było naprawdę super. Daję ocenę 9 na 10. Minus 1, ponieważ za te wszystkie tłumy obecne. Ale da się ich uniknąć. Trzeba tylko zboczyć z głównych ścieżek. Było super. Do zobaczenia. Zhangjiajie to miejsce, które każdy powinien zobaczyć w swojej podróży po Chinach. Jak wspomniałem na początku filmu, przygotowałem dla Was szczegółowy plan podróży wraz z wszystkimi praktycznymi wskazówkami. Dostaniesz go całkowicie za darmo, klikając w link w opisie filmu. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i koniecznie zasubskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych podróżniczych przygód oraz pomóc w rozwoju mojego kanału. Dzięki serdecznie, do zobaczenia, hej!